Cześć, z tej strony Kubołyko, witam Was w odcinku, w którym dostaniecie mnóstwo wiedzy z zakresu działania ludzkiego mózgu, psychologii oraz rozwoju duchowego. Znajdziecie w nim m.in. wypowiedzi Joe Dispenza, Sadhguru, Andrew Hubermana czy Jima Quicka. Poznacie również sposoby na kontrolowanie własnego umysłu, pracowanie nad emocjami oraz jak poprawić koncentrację nad określonymi zadaniami. Na dole napiszcie, którą zasadę zamierzacie wprowadzić do swojego życia, no i miłego oglądania. Chciej tu być. Cokolwiek się tutaj przydarzy. I to jest jedna z najbardziej zaawansowanych postaw, zwłaszcza kiedy medytujesz, a także w innych momentach w życiu. Kiedy medytujesz, nie ma znaczenia, co się przeżywa. Możesz być znudzony, senny, niespokojny, myśląc o różnego rodzaju dziwnych rzeczach w swojej głowie. Ale jeśli chcesz tu być, czujesz spokój i wolność. Jeśli chcesz być gdzieś indziej, zawsze będziesz czuć napięcie i cierpienie. Sztuką jest zrozumieć, że nie trzeba niczego zmieniać oprócz swojej postawy. Trzeba chcieć tutaj być nie tylko podczas medytacji. Istnieje wiele innych sytuacji w życiu, kiedy utkniecie w korku, nie macie wyboru. Korek nie będzie się poruszać szybciej, bo staniecie się rozgniewani. Więc gdy utkniecie w korku, chciejcie tam być. Jeśli chcecie tam być, to spowoduje zupełne rozluźnienie. Brak stresu, poczujecie się całkowicie wolni, swobodni i spokojni w korkach swojego życia. Kiedy chcecie gdzieś iść i nie możecie, jedyną rzeczą, która was stresuje, to chce być gdzieś indziej i nie chcecie być tam, gdzie akurat jesteście, tak jak w więzieniu. Jeśli jednak chcecie być tam, gdzie akurat jesteście, to jesteście wolni. Zasada numer dwa: stań się większy niż otoczenie. Jeśli budzisz się rano i nie określa cię wizja przyszłości, czyli widzisz tych samych ludzi, chodzisz w te same miejsca i robisz dokładnie te same rzeczy w tym samym czasie, to wtedy nie jest już tak, że twoja osobowość się tworzy. To twoja własna rzeczywistość oddziałuje na twoją osobowość. Wtedy twoje środowisko kontroluje to, jak myślisz i się czujesz, zupełnie nieświadomie, ponieważ każda osoba, każda scena, każde miejsce, każde doświadczenie ma sieć neurologiczną w twoim mózgu. Każde doświadczenie, które masz z każdą osobą, wywołuje emocje, więc na przykład niektórzy ludzie wykorzystują szefa, aby potwierdzić swoje skłonności do osądzania. Wykorzystują swojego wroga, aby potwierdzić swoje uzależnienie od nienawiści. Wykorzystują swoich przyjaciół, aby potwierdzić swoje uzależnienie od cierpienia. Dlatego potrzebują świata zewnętrznego, aby coś poczuć. A więc zmiana polega na byciu większym niż otoczenie, na byciu większym niż warunki panujące na świecie, w którym żyjemy. Dlaczego więc medytacja jest narzędziem? Cóż, usiądźmy, zamknijmy oczy. Odłączmy się od środowiska zewnętrznego. Jeśli widzisz mniej rzeczy, to znaczy, że do twojego mózgu dociera mniej bodźców. Jeśli odtwarzasz łagodną muzykę lub masz zatyczki w uszach, do twojego mózgu dociera mniej informacji sensorycznych, więc odcina się od otoczenia. Jeśli potrafisz usadzić swoje ciało i powiedzieć mu, żeby się działo jak na przykład jakieś zwierzę, coś w rodzaju, zostań tutaj, nakarmię cię i kończymy. Wtedy będziesz mógł pisać wszystkie swoje SMS-y, ale teraz masz siedzieć i być mi posłusznym. Kiedy więc robisz to prawidłowo, niczego nie jesz, nie wąchasz, nie smakujesz, niczego nie doświadczasz i nie czujesz, to definiuje cię myśl, prawda? Kiedy więc ciało chce wrócić do swojej emocjonalnej przyszłości i uświadamiasz sobie, że twoja uwaga jest skierowana na tę emocję, a tam, gdzie umieszczasz swoją uwagę, umieszczasz swoją energię. A więc wysysasz swoją energię z chwili obecnej do przeszłości i stajesz się tego świadomy i przywracasz swoje ciało do chwili obecnej, ponieważ komunikuje ci, że na przykład jest 8 rano. Zwykle się denerwujesz, bo o tej porze stoisz w korku, jesteś przyzwyczajony do odczuwania złości i do tego, że jesteś spóźniony. O, jest 11, a ty zazwyczaj sprawdzasz pocztę i oceniasz każdą osobę. Ciało szuka tego przewidywalnego stanu chemicznego. Za każdym razem, gdy uświadamiasz sobie, że to robisz, a twoje ciało pragnie tych emocji i wracasz do chwili obecnej, mówisz ciału, że nie jest już umysłem, że to ty jesteś umysłem, a teraz twoja wola staje się silniejsza niż to, co zostało zaprogramowane. Jeśli będziesz to robić ciągle i ciągle i ciągle, to jest tak jak w tresurze konia lub psa. W końcu powie, okej, będę siedzieć na miejscu. I wtedy następuje moment, kiedy ciało przestaje być umysłem, kiedy w końcu się poddaje. Następuje uwolnienie energii. Przechodzimy od cząstki do fali, od materii do energii i uwalniamy się z łańcuchów emocji, które trzymają nas w dobrze znanej przeszłości. Widzieliśmy to już tysiące razy. W rzeczywistości możemy to teraz przewidzieć na podstawie skanu mózgu.
Żyję w proporcji 80-20 pomiędzy tym, co nazywam pięknem i wściekłością, więc 80% mojego czasu poświęcam temu, co piękne, dobrym relacjom, pozytywnym rzeczom. Chcę tworzyć wspaniałe rzeczy, za które jestem wdzięczny, moją fascynującą wizję przyszłości, która, jak sądzę, przyniesie wiele dobrego dla innych ludzi, ale 20% czasu spędzam we wściekłości, w nienawiści do samego siebie, w głębokim rozczarowaniu tym, kim jestem dzisiaj i co osiągnąłem, wiedząc, o ile więcej mógłbym zrobić, koncentrując się na wrogach, którzy chcą mnie zniszczyć, na ludziach, którzy aktywnie chcą, abym poniósł porażkę. I w związku z tym ponownie do tego wrócę. Z ewolucyjnego punktu widzenia gniew, wściekłość to naturalny sposób na to, abyś był w stanie wytrzymać większy ból oraz cierpienie. Nawet przeprowadzono kontrolowane badania, które są absolutnie fascynujące. Wykazano w nich, że jeśli chcesz sprawdzić, jak silny ból jesteś w stanie znieść, zanurz rękę w wiadrze z lodem. W rzeczywistości jest to gorsze niż lodowata woda, a więc trzymasz tam rękę i na początku czujesz się dobrze. Nie musisz nic robić, ale po 3, 6, 10 minutach zaczyna być ciężko. Zaczynają się mentalne tortury w rodzaju, jak długo mogę to wytrzymać? Bo jeżeli to robisz, to wiesz, że w każdej chwili możesz ją wyciągnąć. Więc jak mam sobie z tym poradzić? Jak przez to przejść? I okazało się, że jeśli badacze powiedzą ludziom, kiedy poczujesz, że musisz się wyciągnąć, chcę, żebyś się zezłościł i zaczął przeklinać. W momencie, kiedy to zrobią, są w stanie wytrzymać 30% dłużej, wywołując reakcję gniewu, będąc agresywnymi. Możesz więc wyobrazić sobie, że jeśli napotkasz zwierzę, wojujące plemię, czy cokolwiek innego i musisz się przeciwstawić, to nie jest to myślenie pięknymi myślami, tylko cholerna żądza krwi. To jest uczucie w rodzaju, nie zamierzam przegrać, zamierzam wczuć się w tę osobę, wykorzystam wszystko, co mam. I dzięki tej adrenalinie, agresji, gniewowi i wściekłości jesteś w stanie poradzić sobie z tym, co właśnie przeżywasz, czyli z bólem o wysokim stopniu natężenia, co oczywiście wiąże się z cierpieniem. Jest to więc narzędzie, które utrzymaliśmy, pozwalające nam przejść do przodu. Kiedy ludzie tracą równowagę i poświęcają na tym moim zdaniem ponad 20% swojego czasu, to zaczyna to stawać się szkodliwe. Jeśli więc spędzasz ponad 20% swojego czasu, koncentrując się na ludziach, którzy cię nienawidzą, koncentrując się na tym, jak bardzo jesteś rozczarowany, jesteś skoncentrowany na własnych wynikach, uświadamiasz sobie, jak trudne są sprawy. Jeśli spędzasz tam więcej niż 20% swojego czasu, zaczyna ci to ograniczać. I właśnie w tym momencie ludzie muszą zdać sobie sprawę, że to jest wybór. Masz to, na czym się skupiasz. Jeśli więc skupiasz się na złych rzeczach, będą one tam obecne i będą wydawać się ciągle obecne. Ale podobnie, jeśli skupisz się na dobrych rzeczach, będą one tam obecne i będą się wydawać wiecznie obecne. Więc musisz zdecydować, jaki procent swojego czasu będziesz spędzać w ciemności. I są ludzie, którzy w ogóle tego nie robią, ale możesz spędzać cały swój czas w ciemności. Niestety są ludzie, którzy też tak robią. Myślę jednak, że pod koniec dnia chodzi o to, by zrozumieć, jaką moc ma każda z tych rzeczy i wiedzieć, kiedy z nich korzystać i jaka jest odpowiednia równowaga. Tak, aby naprawdę poczuć radość w swoim życiu. Jednak myślę, że przez większość czasu lepiej jest skupić się na pięknie i spędzać czas na czymś, co podnosi na duchu. Zachęca, motywuje i inspiruje. Ale gwarantuję, że jeśli spędzasz więcej niż 20% w ciemności, to cię zawiedzie. Zasada numer 4. Zacznij pracować nad myślami. Większość ludzi nigdy nie zastanawia się nad swoimi myślami, a przecież nasze myśli kontrolują nasz świat. Nasze myśli są jak magnesy, dosłownie przyciągają nas do siebie. Dlatego większość ludzi nigdy nie poświęca czasu na analizę tego, o czym myśli. Ludzie, którzy odnoszą największe sukcesy, jakich znam, są najbardziej samoświadomi, co oznacza, że są świadomi tego, co robią, a także tego, o czym myślą. Są świadomi tego, jak są postrzegani. Dzisiejsze przesłanie dotyczy myślenia, dlatego warto poznać kilka statystyk. Punkt pierwszy jest taki, że przeciętny człowiek taki jak ty i ja mamy około 75 000 myśli dziennie, które kłębią się wokół tej rzeczy i nazywamy je naszym mózgiem czy umysłem. Szalone jest to, że 91% tych myśli jest identycznych jak poprzedniego dnia, identycznych jak dzień wcześniej, a potem zastanawiamy się, dlaczego nasze życie wciąż się powtarza. Więc różnica polega na tym, że jeśli mamy 75 000 myśli dziennie, a 91% z nich jest dokładnie takich samych, to w tych 9% myśli tkwi inny rozdział naszego życia, ponieważ pamiętaj o tym, że te magnesy są bardzo silne. Dlatego zawsze powtarzam, że twoje obsesje stają się twoim dobrem, bo tak jest. Przyciągasz do swojego życia dokładnie to, o czym myślisz. To fizyczna rzeczywistość, że przyciągasz do siebie to, o czym myślisz. Tak więc różnica w naszym życiu to 9% naszych myśli. Dlatego ludzie ciągle powtarzają, że różnica między wygraną a przegraną jest tak mała, że aż strach o niej mówić. Jest to 9% tego, o czym myślimy i co zmienia kierunek naszego życia. Dlatego chcę ci dzisiaj powiedzieć, że musisz się skupić i
uświadomić sobie, o czym myślisz, a następnie zmienić te 9% myśli, które są zmieniane na co dzień, tak, aby ci służyły. Bo jeśli tego nie zrobisz, to myśli staną się jak zaraza. Są zarazami w naszych umysłach. Co się dzieje z komputerem, gdy czymś się go zainfekuje? Spowalnia pracę, staje się ślamazarny, nie działa na swoim optymalnym poziomie. Tak samo jest z naszym myśleniem. Jeśli nie sprawimy, by te 9% naszych myśli nam służyło, nasze życie potoczy się w zupełnie innym kierunku. Pamiętaj więc, że nie widzisz rzeczy w swoim życiu takimi, jakimi są. Ty widzisz rzeczy w życiu takie, jakim jesteś. Im bardziej zmieniasz siebie, tym bardziej zaczynasz widzieć rzeczy inaczej. Niesamowite w tym wszystkim jest to, że kontrolujemy to, kim jesteśmy, poprzez to, o czym myślimy. Zastanów się na tym przez chwilę. Gdziekolwiek siedzisz, oglądając to, czy siedzisz na fotelu, czy jedziesz samochodem. Fotel, w którym siedzisz, powstał w czyjejś głowie jako myśl, prawda? Każdy szczegół tkaniny, poduszki, sposób konstrukcji, każdy pojedynczy element powstał w czyimś umyśle jako myśl, a następnie stał się rzeczywistością poprzez złożenie tych elementów w całość. Widzisz, podobnie jest w naszym życiu. Zawsze zaczyna się od tego, że kiedy pomyślimy nową myśl, oto co się dosłownie dzieje. Myślenie o nowej myśli dosłownie otwiera w naszym umyśle i w naszym życiu przestrzeń, która nigdy wcześniej nie istniała, zanim nie pojawiła się ta myśl. To jak zupełnie nowa przestrzeń, którą stworzyłeś, myśląc o niej. Twój podświadomy i świadomy umysł zaczyna pracować nad wypełnieniem tej przestrzeni ludźmi, miejscami, zasobami i rzeczami, aby wypełnić ją tak, jak architekt wypełniłby pokój i w pełni umeblował. To jest właśnie siła naszych myśli. Chcę, aby każdy, kto słucha, zastanowił się nad jednym konkretnym obszarem, w którym czuje się ograniczony. Może to jest w związku, może chodzi o twoje zdrowie i dobre samopoczucie, może dotyczy to twoich dochodów, a może twojego zaangażowania, może czujesz się ograniczony w swojej nauce, albo po prostu masz wrażenie, że jesteś spowolniony w jakiejś dziedzinie i nie robisz postępów, ponieważ w nieograniczoności nie chodzi o bycie doskonałym. W nieograniczoności chodzi o to, by ludzie wychodzili poza to, co uważają, że jest niemożliwe. Zaczyna się to od tak zwanego nieograniczonego modelu, ponieważ jeśli czujesz się w jakiejś dziedzinie jak w pudełku, a myślę, że większość ludzi może wskazać taki obszar swojego życia, który nie jest ich pożądanym stanem i to pudełko jest trójwymiarowe. Te trzy wymiary, które sprawiają, że tkwimy w tym pudełku, nie pozwalając na postęp, to te same trzy siły, które cię wyzwolą. Chciałbym, aby ludzie wyobrazili sobie to jako trzy przecinające się okręgi. Nazywa się to diagramem Venn i wygląda trochę jak myszka Miki. Dwoje przecinających się uszu i twarz, więc trzy przecinające się okręgi i to są tak zwane 3M. Ostatni pień, tak jak wspomniałem, to są metody. Nie zmienia to jednak faktu, że możesz mieć metody i nadal tkwić w tym pudełku. Więc pierwsze M to twój sposób myślenia. Definiuje to jako zbiór twoich założeń i postaw dotyczących czegoś. Twoje postawy i założenia dotyczące świata i tego, jak on działa. Twoje postawy czy założenia dotyczące zdrowia i dobrego samopoczucia. Twoje postawy oraz założenia dotyczące diety. Twoje postawy oraz założenia dotyczące ciebie, edukacji lub biznesu. To, co wpada w ten okrąg, to rzeczy takie jak to, w co wierzysz, że jest możliwe. Kolejną rzeczą, która znalazłaby się w tym okręgu, jest to, do czego wierzysz, że jesteś zdolny. Możesz więc pomyśleć, że dla kogoś innego osiągnięcie super zdrowia lub odwrócenie tego stanu jest możliwe, ale ty nie jesteś do tego zdolny. I to sprawi, że pozostaniesz w tym pudełku. Kolejną rzeczą, która może się tam znaleźć, jest to, na co uważasz, że zasługujesz. I tak, mógłbym nauczyć kogoś metody, jak zapamiętać imiona, co jest częstym problemem dla wielu ludzi, ale jeśli ich sposób myślenia jest taki, że nie jestem wystarczająco mądry lub mam okropną pamięć, to nadal będziesz tkwić w tym pudełku, ponieważ wszystkie zachowania są napędzane przekonaniami. I wiesz, ludzie przychodzą do mnie cały czas, mówią: Jim, ja po prostu jestem już za stary, nie jestem wystarczająco mądry, a ja mówię: przestań, jeśli walczysz o swoje ograniczenia, będziesz się zachowywać. I zawsze musimy monitorować naszą wewnętrzną rozmowę z samym sobą, ponieważ nasze mózgi są jak superkomputery, a nasza wewnętrzna rozmowa jest programem, którym będziemy go uruchamiać. Jeśli więc mawiasz sobie, że nie jesteś dobry w zapamiętywaniu imion ludzi, nie będziesz pamiętał imienia każdej napotkanej osoby, ponieważ zaprogramowałeś swój superkomputer do tego, by tego nie robił. Zasada numer 6. Zaakceptuj swoje emocje. Jeżeli macie w sobie dużo emocji, tych nazwijmy to trudnych do życia, jak wstyd, złość, depresja i tak dalej, zmiana tych stanów emocjonalnych jest arcytrudna. I tutaj musi się kłaniać technika uwalniania Hawkinsa, czyli to, o czym przed chwilą Ewa powiedziała. Jeżeli odczuwamy emocje, nazwijmy to negatywne, to jedynym wyzwoleniem z nich jest uświadomienie sobie, że ona jest, wola
by ją zmienić, a tak naprawdę wola by czuć się dobrze, no bo jak nie chcemy się poczuć dobrze, to się nie poczujecie za chwilę. Chamy się zamartwiać. I teraz najważniejsze, zaakceptować ją, że ona jest. Czyli to jest tak jak ten kierowca. Ja wiem, że takich kierowców, freaków jest bardzo dużo, ale ja ich akceptuję, że oni są. Akceptuję, że czasami pada i tak samo zaakceptować emocje, które w was uderza. Nie chciejcie od razu pozbyć się tej danej emocji, bo niestety ona urośnie, jak będziecie się z nią chcieli walczyć. I tak samo jest w konfliktach rodzinnych. A spróbuj coś powiedzieć mamie, tacie, jak jest w złym nastroju. Urośnie problem. Lepiej jest to przeczekać. I teraz ta akceptacja przy tych niższych poziomach świadomości jest kluczowa, żeby zaakceptować tę emocję. I ona po chwili zacznie wygasać. I to jest tajemnica, sekret, cały bajer, żeby pobyć z tą emocją. Chwilę z tym misiem sobie poprzebywać. I tak jak te ego i te myśli mamy, akceptujemy je. Zaakceptujcie wstyd. Zaakceptujcie depresję. Zaakceptujcie złość, żądzę, strach. Po prostu go zaakceptujcie. Okej, niech poczujcie się źle przez chwilę. To jesteście jakimiś królami, nie wiem, że nie możecie poczuć złej emocji. I teraz to jest ciekawe, że jak wy odpuścicie i powiecie, okej, bądź sobie emocją, ona wygasa. I tu, w tym momencie, jak ona wygasa, możecie to jeszcze przyspieszyć. I tu jest najstarsza metoda świata i chciałbym jeszcze pokrótce przypomnieć motyw, bo jak byłem na Sri Lance, teraz tej podróży dookoła świata, to tam byłem z mnichami i zacząłem z młodym mnichem rozmawiać, bo widziałem, że tam jakaś szkoła. Jeśli tak zacząłem o szkole rozmawiać, jak oni się edukują, no bo ja z tą edukacją to wszyscy wiedzą, jak jestem. Nowoczesny Budda wkroczył. I się zapytałem, co wy robicie na lekcjach, nie? No bo tam nie ma iPadów, telefonów, no tam nic nie ma. I ten. Mówię, no jak wyglądają zajęcia? I on, młody mnich mi powiedział, że na pierwszych zajęciach oni uczą się oddechu. Pięknie. I obserwacji emocji, jak zmienia się im oddech. Czyli obserwują emocje w swoim ciele poprzez obserwację oddechu. To jest pierwsza lekcja u mnichów. Fenomen. Teraz, ile wy macie lat, pierwszy raz o tym słyszycie, albo staram się wam to tak mocniej uświadomić, że za sprawą oddechu ja mogę zaraz się tak wychillować, że tu zasnę. I to jest bardzo prosty regulator. Także jeżeli przychodzi emocja, chcemy ją zmienić, akceptujemy ją, że ona jest, ona już pomału, bo pomału, ale zacznie wygasać, a później oddechem możemy ją ze swojego ciała uwolnić. Od chwili przebudzenia do chwili zaśnięcia, ile chwil, ile działań, ile myśli, ile emocji lub jaki procent z tego prowadzisz świadomie? To określi twoją obecną rzeczywistość. Jeśli prowadzisz ją świadomie, zrobisz to w określony sposób. Jeśli prowadzisz ją kompulsywnie, będziesz wyglądać jak każda inna istota. Mam rację? Będziesz przypominać każdą inną istotę i niczym się nie różnisz, jeśli robisz rzeczy kompulsywnie. Tylko wtedy, gdy prowadzisz ją świadomie, znajdujesz się na szczycie ewolucji na tej planecie. Inaczej nie. Więc możesz sam ocenić, ja tego nie wiem. Nie chcę nikogo osądzać, ale od momentu przebudzenia do chwili, kiedy idziesz spać, przez jaki procent czasu kierujesz swoim ciałem, umysłem, emocjami, energią i działaniami w sposób świadomy. Jeśli jest to mniej niż 1%, to wiesz, że masz dużo pracy do wykonania. I coś ci powiem. Jeśli mam mówić szczerze, to więcej niż 90% to mniej niż 1%. Znacznie poniżej 1% jest około 90% ludzi. Te 10%, które robią niewiele więcej niż 1%, wyglądają jak pełne wdzięku istoty. Tak więc od momentu, kiedy zaśniesz, zobacz, na ile możesz świadomie kierować wszystkimi aspektami siebie. Swojego ciała, swoich działań, swojego umysłu, swoich myśli, swoich emocji, swojej energii, wszystkiego. W jakim stopniu potrafisz kierować sobą świadomie? Samemu się o tym przekonasz, jeśli do jutra rano będziesz to robił świadomie przez 5 minut. Ludzie będą ci się kłaniać, nie wiedząc dlaczego to robią. To jest właśnie ewolucja. I to jest coś, co możesz zrobić, jeśli widzisz tylko własne ja, a nie coś innego.
ponieważ kiedy staniecie się ludźmi, będziecie mieli wystarczającą świadomość, aby świadomie ewoluować. Kiedy byłeś małpą, nie zdecydowałeś się zostać człowiekiem. Natura po prostu popychała cię do tego. Ale teraz jesteś już wystarczająco świadomy, aby zdecydować, że chce ewoluować z miejsca, w którym jesteś, do wszystkiego, co jest tylko możliwe. Po prostu spróbuj. Wystarczy 5 minut. Dziś świadomie kieruj swoim życiem, a jutro rano zobaczysz, jak będziesz się czuć. Istnieją obszary mózgu, które dają nam poczucie subiektywnego doświadczania frustracji i złości, a które są powiązane z systemem dopaminowym. A więc gniew, frustracja i, jak sądzę, także narzekanie jest czymś, czego powinniśmy być świadomi. Nie sądzę, by oznaczało to, że jesteśmy stworzeni do bycia nieszczęśliwym. Nie sądzę, aby oznaczało to, że lubimy być nieszczęśliwi. Myślę, że bycie nieszczęśliwym, narzekanie i frustracja mają w sobie coś satysfakcjonującego. A więc ja jako biolog lub ktoś, kto chce się nad tym zastanawiać naukowo, nie powinienem zbytnio wykraczać poza margines tego, co to oznacza. Ale to, że ten obwód istnieje u myszy i u ludzi, oznacza prawdopodobnie, że ten obwód frustracji w pewnym momencie dobrze nam służył. Prawdopodobnie 2000 lat temu był taki czas, powiedzmy, że brakowało nam jedzenia. Pogoda była fatalna i musieliśmy zrobić kilka poważnych przekopów, żeby znaleźć wodę, której potrzebujemy. A gdy kopaliśmy w ziemi, natrafiliśmy na kamień, stawaliśmy się sfrustrowani i rezygnowaliśmy. Wtedy nie byłoby nas tu dzisiaj, prawda? Tamci ludzie nie mieliby dzieci i nie byłoby nas tu dzisiaj. Ale jeśli potrafisz połączyć frustrację z poczuciem nagrody, wtedy poszukujesz popełnionych pomyłek. Jest to więc pewnego rodzaju błąd. Nie próbuję nakładać na to różowych okularów, ale myślę, że ludzie, którzy narzekają i są sfrustrowani i są nieszczęśliwi, wpadają w pętlę, w której otrzymują wystarczająco dużo nagród, aby dalej kręcić się w kółko i czuć, że jest im z tym dobrze. Widzimy to w wielu złych zachowaniach, prawda? Szczególnie w mediach społecznościowych. Widzimy, jak ludzie wdają się w te bitwy w mediach społecznościowych, gdzie jedna strona mówi to, druga tamto i masz wtedy to takie poczucie zwycięstwa. Myślę jednak, że poza prawdziwym systemem we właściwych kanałach załatwiania spraw w społeczeństwie obserwujemy o wiele więcej takich przypadków i warto mieć tego świadomość. I nie uważam, że to coś strasznego. Myślę, że kiedy czujemy się sfrustrowani, to jest to dla nas znak, że musimy zmienić nasze zachowanie. Ale nie możemy dać się wciągnąć w ten wir frustracji i szukać jej w kółko i w kółko. Zasada numer 9. Nie występuj przeciwko rzeczywistości. Jeżeli płyniesz pod prąd rwącej rzeki, to tylko się umęczysz, a rzeka i tak zabierze cię tam, gdzie chce. Chyba że odpuścisz płynięcie pod prąd, dasz się ponieść i umiejętnie płynąc będziesz się zbliżał do brzegu. Ale my zamiast tego często próbujemy płynąć pod prąd, kontrolować wszystko. I myślimy, że pewnego dnia będziemy mieć wreszcie wszystko pod kontrolą. Będziemy bezpieczni, szczęśliwi. I wszystko będzie dobrze, już pewne, stałe, niezmienne i po naszej myśli. Niektórzy dążą do takiego życia całe życie. Czekają na ten dzień gwarantowanej pewności i stałości, żeby wreszcie zacząć żyć tak, jak chcą. Stworzyliśmy sobie iluzję, bańkę mydlaną szczęśliwego i bezpiecznego życia gdzieś tam w przyszłości, ale prawda o życiu jest cały czas taka sama. Nie da się wszystkiego kontrolować i nie wiadomo, co będzie. Nie jest też tak, że nie da się nic kontrolować. Najlepiej powiedzieć, że mamy po prostu ograniczoną kontrolę. Możemy wpływać na różne rzeczy do pewnego stopnia, ale nigdy nie na 100%. Życie czasami jest niepewne, trudne, kapryśnie, wymagające. Takie po prostu jest. I dlatego powinniśmy działać i kierować ważne dla nas sprawy w odpowiednią stronę, ze świadomością, że nie mamy pełnej kontroli i na pewne rzeczy nie mamy wpływu. I zasadniczo lepiej zgadzać się z tym, co przynosi nam rzeczywistość, czyli akceptować to bez odgradzania się od niej i panicznego chwytania się pewności, która jest iluzoryczna. Bo i tak nie wygramy. Zgadzanie się, akceptowanie rzeczywistości i działanie z tego miejsca w stronę naszych marzeń i celów, to ma najwięcej sensu. Dlaczego? Świetnie to podsumowuje cytat z listów moralnych Seneki.
bo chętnych los prowadzi, niechętnych wlecze. I tak czy inaczej cię zawlecze. Albo pójdziesz chętnie, albo nie. Ale na pewno los mniej człowieka sponiewiera, jeżeli będzie poruszał się w stronę zgodną z tym, co proponuje mu rzeczywistość, niż kiedy będzie występował przeciwko niej. Ale danie się ponieść prądowi wcale nie oznacza zaniechania działań i starań, wręcz przeciwnie. Brak oporu umożliwia lepsze zarządzanie energią i osiąganie lepszych efektów. Umożliwia skupienie się na tym, co jest tu i teraz i nauczenie się radzenia sobie z przeciwnościami i wykorzystywania ich zamiast bezsensownej walki z nimi. Zasada numer 10. Wyrzuć swoje zmartwienia. Pierwszy sposób odpuszczania przypomniał mi dawne doświadczenie z moim nauczycielem, Ajahnem Chahem. Dawno temu, gdy wracaliśmy z codziennego spaceru po jedzenie. Świetni nauczyciele zawsze znajdują okazję, by dać jakąś naukę, ale nie są to nauki ujęte w wielkich słowach i pojęciach o wielkich ideach, tylko proste, przyziemne nauki, o których kiedy je słyszymy, myślimy, kurczę, to jest naprawdę dobre, i je zapamiętujemy. Takie nauki zmieniają wiele w naszym życiu. Cha w czasie powrotu ze spaceru podniósł kij. Wszędzie dookoła był las. Podniósł kij, odwrócił się i mówi: Brahma Wamso, czy to jest ciężkie? To jest ciężkie, kiedy to trzymasz, ale jeśli to puścisz, nie będzie miało już żadnej wagi. Głębokie, proste i nie da się zapomnieć. Zatem jakie ciężkie rzeczy nosimy teraz w swoim życiu? Prace, raka, problemy w związku, problemy finansowe. Czy są ciężkie? Są ciężkie, kiedy je trzymamy. Więc dlaczego za nic nie możemy odpuścić? Dlaczego nie możemy ich wyrzucić? Na odosobnieniu powiedziałem wszystkim ludziom, którzy nadal się niepokoili o swoje rodziny, martwili się o swoją pracę, aby rzeczywiście wzięli kij w lesie. W Jana Grove napisali długopisem lub wyryli na patyku moja rodzina. Spójrzcie na ten kij, to jest wasza rodzina. I wyrzućcie ją tak daleko, jak to możliwe. Tak tylko będziecie wolni przez 9 dni. Można zmienić treść, można napisać moja praca. Można umieścić na tym patyku mój mąż, moja żona, moje dzieci, moje życie i wyrzucić. To pozwala zrozumieć, że pierwszym sposobem odpuszczania jest pozbycie się rzeczy. Wasza podróż nie jest tak lekka, ponieważ życie to jest teraz tak skomplikowane. W waszym koszyku jest tak wiele rzeczy. Mózg będzie ci automatycznie generował zachowanie na podstawie założeń. Jeżeli uważasz, że świat jest wrogi i wszyscy chcą mnie dopaść, to generalnie będziesz sobie udowadniał tą tezę, bo cokolwiek teoretyk wymyśli, praktyk udowodni, prawda? Dlatego to jest tak bardzo ważne, że mózg jest pośrednikiem pomiędzy umysłem a ciałem i zarządzanie przez umysł oraz zarządzanie przez poznanie ucieleśnione. Poznanie ucieleśnione w sensie takim, że właśnie mózg skanuje i na przykład jeżeli jesteś w pozycji, która pokazuje na relaks, jeżeli masz pozycję, gdzie masz szeroko ręce, szeroko nogi, zajmujesz dużo miejsca, to jesteś bardziej alfa niż jak siedzisz w ten sposób, nie? Jakby nie siedział w ten sposób, zaczniesz się stresować. Mówiąc inaczej, możesz oszukiwać mózg przez zachowanie i przez zmianę sposobu myślenia, przez zmianę sposobu gadania do siebie, nie? Nadzwyczajnie na świecie oszukasz mózg, bo on nie ma innego wyjścia, on po prostu musi wykonywać dane mu polecenia i ty w tym momencie po prostu będziesz nadzwyczajnie na świecie rozumiał, jak możesz to zrobić z dwóch poziomów jednocześnie, żeby nasilić to, żeby zmienić podstawową rzecz, której będzie mówili dialog wewnętrzny, że będziesz mówił inaczej do siebie i zmienić sposób, w jaki używasz ciało. I wtedy mózg będzie musiał wygenerować odpowiednie zachowanie, bo najzwyczajniej na świecie nie ma wyjścia. I tutaj jest cytat z Matta Fureya. Ciało jest odpowiedzią, kiedy umysł się boi, a umysł jest odpowiedzią, kiedy ciało ma dość. Czyli w skrócie, jeżeli się boisz, to możesz się zacząć zachowywać tak, jakbyś się nie bał i wtedy mózg będzie musiał się dopasować, a w momencie, w którym na przykład jesteś zmęczony, to możesz zacząć sobie pewne rzeczy wizualizować na przykład siebie, który ma jeszcze siłę na powtórzenie. Świadomość jest podstawą wszelkiej kreatywności. Świadomość jest podstawą intuicji. Świadomość jest podstawą wyobraźni. Świadomość jest tym, co konstruuje doświadczenie.
A więc wszelkie doświadczenia mentalne, percepcyjne, wyobrażeniowe są poczęte w świadomości. Są one skonstruowane w świadomości, w głębszej rzeczywistości, tylko świadomość ma doświadczenie, a reszta jest opowieścią. Nie ma znaczenia, czy to jest opowieść mitologiczna, teologiczna czy naukowa. Tak więc fundamentalna rzeczywistość we wszechświecie jest świadomością mającą doświadczenie. Więc ty i ja mamy własne ludzkie doświadczenie. Ale świadomość ma również inne doświadczenie. Doświadczenie delfina, doświadczenie owada. Więc nie ma czegoś takiego jak świat. To, co nazywamy światem, jest ludzkim doświadczeniem w świadomości. Jak wygląda świat dla węża, który wyczuwa tylko podczerwień? Jak wygląda świat dla owada, który ma 10 par oczu? Jak wygląda świat dla nietoperza, który porusza się w rytm echa ultradźwięków? Jak wygląda świat dla pszczoły, która wyczuwa tylko ultrafiolet? Tak więc to, co nazywamy codzienną rzeczywistością, jest gatunkowym, specyficznym doświadczeniem w świadomości. Zasada numer 13. Zbuduj wyższy poziom szczęścia. Polacy są bardzo mocno podzieleni i politycznie, i światopoglądowo, gdzie w rzeczywistości, gdzie jesteśmy mocno przebodźcowani, może się coraz częściej, również u ciebie, pojawiać coś w rodzaju niepokoju, pustki, lęku, znudzenia własnym życiem. I myślę sobie, że warto się tym zaopiekować. Że jeżeli ty się tym nie zaopiekujesz w ogóle przez najbliższe miesiące, lata, to jest takie trochę proszenie się o wypalenie zawodowe, czy o dystymię, czy o depresję, czy anhedonię, o wszelkiego rodzaju problemy, z którymi ludzie idą do psychiatry czy do psychoterapeuty. My nie chcemy do tego doprowadzić. Dużo bardziej sensowne jest zrobienie profilaktyki. I na tej wspólnej kawie mam przynajmniej jeden pomysł dla ciebie na taką profilaktykę, a ten pomysł brzmi następująco. Kiedy czujesz pustkę, kiedy czujesz niepokój, kiedy w twoim życiu nie ma spełnienia, weź proszę kartkę papieru, wycisz telefon, wyłącz sobie komputer, wyłącz Wi-Fi, poproś dzieciaki, żeby przez chwilę nie krzyczały, pieska zaproś do kuchni i zamknij tą kuchnię na klucz na parę minut i przy tej kartce papieru zadaj sobie jedno pytanie razem ze mną. Już teraz na naszej kawie, ale zaraz potem na kartce papieru. A to pytanie brzmi, co by się musiało stać, żebym miał wyższy poziom szczęścia w moim życiu? Co by się musiało stać, żebym miał wyższy poziom szczęścia w moim życiu? Przekonania ograniczające. Być może jesteś osobą, która wychowywała się w takiej rodzinie, wśród takich ludzi, gdzie jest mnóstwo takich, wiecie, przekonań typu trzeba się urodzić w bogatej rodzinie, jak ktoś jest bogaty, to nie wiem, to kradnie, pierwszy milion trzeba ukraść i tak dalej, i tak dalej. Przez co? Po prostu te przekonania powodują, że się sam z siebie sabotujesz, tak? I chcesz, bardzo chcesz, ale to po prostu powoduje, że gdzieś jakaś wewnętrzna siła cię trzyma, więc rewelacyjne są sposoby na to, aby pracować nad swoimi przekonaniami. Ja Wam tutaj bardzo polecam Byron Katie i jej pracę, bo to się tak nazywa, sposób na to, jak pracować z przekonaniami. Na moim YouTubie też znajdziecie, w jaki sposób pracować z przekonaniami i tam jest sposób na to, jak sobie z tym poradzić. Być może jest też tak, że tak bardzo chcecie coś zmienić, ale wpadliście w tą pułapkę wyuczonej bezradności. Zobaczcie, że to polega na tym, że jeśli na przykład weźmiemy sobie pchły do takiej szklanki i zamkniemy je wieczkiem, to teraz mimo, że pchła potrafi skakać bardzo wysoko, to przez pewien czas ona się nauczy, że jest to wieczko, ona będzie doskakiwała cały czas do tego wieczka, tak? I się okazuje, że jeśli to wieczko sobie zdejmę, to ona nadal doskakuje tylko do tego poziomu. Dlaczego? Bo ona się wyuczyła, że nie może dalej. Dokładnie tak samo mamy my. Jeśli raz, drugi, trzeci próbowałam się czegoś uczyć, nie wiem, tych języków, zacząć, nie wiem, jakiś biznes i mi nie wyszło, to zaczynam mieć wyuczoną bezradność polegającą na tym, że jestem absolutnie przekonany, że za każdym razem odniosę porażkę. Więc to, co jest bardzo ważne, to jest to, aby bądź mieć mentora, bądź zaczynać od takich rzeczy, które będą od razu nam dawały bardzo małe sukcesy, tak? Czyli ja sobie wdrażam mały nawyk, który powoduje, że ja widzę, że robię progres. To jest bardzo ważna rzecz właśnie w tym, abyśmy widzieli, że jednak to nie jest prawda i że
nie my, ale narzędzia, których używamy, są często przyczyną tego, że odnosimy te porażki. Więc ja Was bardzo zachęcam do tego, byście szukali sposobów. Kiedy mi się coś nie udaje, a nie udaje się naprawdę przez cały czas, tak? Bo dużo testuję, cały czas coś sprawdzam, to zawsze właśnie mam takie nastawienie. Zobaczcie, że ja nawet o tym mówię w ten sposób. Nie odnoszę porażki. Ja testuję, sprawdzam. To nie wyszło, to nie wyszło, to nie wyszło, to nie wyszło, tak? Inne narzędzie jest mi do tego potrzebne. Mam pewne przekonania do tego, że jeśli coś nie wychodzi, to nie oznacza, że we mnie jest ten problem, tylko w moich umiejętnościach, w narzędziach, jakie używam, w pewnych przekonaniach, które mam, więc warto jest sobie wtedy nad tym pracować. Jak widzicie, ten rozwój osobisty to nie jest mówienie ludziom o tym, że możesz wszystko, tak? Tylko szukanie czasami tego, co nas powstrzymuje, tak aby popracować sobie nad tymi przekonaniami, tak? Czy nad narzędziami, które sobie znajdziemy, no bo rzeczywiście często one nas powstrzymują, mimo że moglibyśmy iść dalej. Zasada numer 15. Kontroluj jakość odbywanego snu. Jeśli masz problemy z pamięcią długotrwałą, to sprawdziłbym, jak się wysypiasz, ponieważ nie zdawałem sobie z tego sprawy aż do 10 lat temu, kiedy przeprowadziłem swoje pierwsze badanie. Po 10 latach, po nocnym badaniu snu w klinice, zdiagnozowano u mnie poważny bezdech senny, podczas którego przestawałem oddychać ponad 200 razy w ciągu nocy. Każdy epizod trwał dłużej niż 10 sekund. I lekarz z tej kliniki powiedział mi, że nic dziwnego, że pan nie śpi. To tak jakby ktoś przychodził każdej nocy i 200 razy przykładał panu poduszkę do twarzy. A ja miałem bezdech obturacyjny i to był mój duży problem. Tak więc sen może wspomagać pamięć długotrwałą, może to mieć na ciebie wpływ na przykład kiedy śpisz i może to również potencjalnie usunąć blaszkę beta-amyloidową, która może prowadzić do problemów związanych z uszkodzeniem mózgu. Ale także śnienie. Dobry sen jest ważny dla śnienia, co oznacza, że to mit, że twój mózg wyłącza się w nocy. Tak naprawdę w pewnym sensie jest bardziej aktywny. I co to powoduje? Nie tylko wzmacnia pamięć krótkotrwałą i długotrwałą oraz ją integruje, ale także przez prawdopodobnie 20 lat naszego życia spędzimy śpiąc i od 3 do 5 lat śniąc. I niektórzy ludzie mogą to wiedzieć, ale niesamowite wynalazki, dzieła sztuki, literatura pochodziły ze stanów snu. Mary Shelley wymyśliła Frankensteina we śnie, Paul McCartney wymyślił we śnie piosenkę Yesterday, chemik wymyślił układ okresowy we śnie, więc posiadamy procesy zapamiętywania naszych snów. Ale ważna jest również dobra dieta, zarządzanie stresem. Wiemy na przykład, że przewlekły stres może faktycznie kurczyć nasze mózgi i nie tylko to, ale cały ten chroniczny strach, z którym wiąże się ta cała sytuacja na świecie, faktycznie czyni nas bardziej podatnymi i osłabia nasz układ odpornościowy i mamy większe prawdopodobieństwo na przeziębienie się. I myślę, że bardzo ważne jest, aby ludzie czuwali nad tym, co się dzieje w ich mózgu, ponieważ istnieje algorytm. Dokładnie tak samo jak algorytm w social mediach, że na przykład jeżeli na Instagramie angażujesz się w posty z kotkami, oglądasz tylko posty o kotach, komentujesz je wszystkie, to Instagram wyświetla ci o wiele więcej postów z kotkami. I masz wrażenie, że cały twój feed to koty, bo daje ci to, w co się angażujesz. Ja zrozumiałam, że ego to jest wszystko, z czym ja się utożsamiam. I że jeżeli to jest ego i ten twór się jakoś nazywa, to ja mogę z nim jakoś zacząć w ogóle walczyć. Że to nie jest tak, że ja jestem taka, wiesz, na dzień dobry już poryta, zarąbana i nic z tym nie zrobię. Bo taka się urodziłam. Tak często jest takie tłumaczenie, takie wymówki, nie? No jestem jaki jestem, tak? Tak, taka się urodziłam. O, najlepsze? Jestem charakterny. Na przykład. To już mam dumę, jak mam ktoś, charakter. Tak, ktoś mówi, że jest charakterny, osobowość. To generalnie uciekajcie, nie? Tak. Więc dla mnie jak gdyby uświadomienie sobie, że to jest taki twór, który powstał we mnie, nieświadomie do końca. Na podstawie doświadczeń. Dokładnie. Rodziców, no to już mi ułatwiło to, że ja ten twór mogę jakoś tam zacząć plastycznie sobie układać świadomie. I to jest dla mnie punkt wyjścia, żebyśmy wiedzieli, że każdy z nas ma szansę. No i to ja tak samo pamiętam, jak to mnie olśniło, że skąd ja mam nawyki te, które mam? Dlaczego mam myśli takie, jakie mam? Pamiętam tą rozkminę, jaką miałem. Jak doszedłem do tego, że ja pierniczę, że ja mam po mamie nawyki, ja mam po tacie nawyki, ja mam po trenerze nawyki, po kolegach, odzywki po kolegach. I teraz, i jaki ogromny wpływ na nas mają ludzie, z którymi przebywamy. Przepotężny. Szkoła, media, to wszystko po prostu... W ogóle pierwsze lata życia, tak? 1:1 programuje naszą głowę. Dokładnie. Czyli można powiedzieć, że jesteśmy sumą tego, z kim przebywaliśmy,
czego się uczyliśmy, czego doświadczyliśmy. Czego doświadczyliśmy. No i teraz tak, w związku z tym, że ludzie nie uczą się, otaczają się głąbami, no to później sami mają karuzelę z życia, roller coaster, hula i dusza piekła nie ma. I teraz pierwsza, najważniejsza rzecz, jaką trzeba dobrze zrozumieć, to spokojnie, kochani, to nie jest wasza wina, że jesteście jacy jesteście. Nawet wasze najgorsze cechy charakteru nie ma, nie jesteście im ich winni. Zasada numer 17, znajdź chwilę na wyciszenie. My często wierzymy w to, że jak robimy wiele rzeczy naraz, to jesteśmy bardzo efektywni. Natomiast no rzeczywiście, jeśli zaczynamy sobie od skoncentrowania się, wyłączenia kilku zakładek, które mamy włączone na komputerze, wyciszenia telefonu i skoncentrowania się na tym, aby zacząć od najważniejszego zadania dnia, wówczas rzeczywiście ta nasza praca jest zdecydowanie lepsza. Więc ja mam ten nawyk, on się u mnie świetnie sprawdza. Jeśli mamy takie osoby, które, no nie wiem, mają często dużo stresu w ciągu dnia, bardzo zachęcam do tego, aby sobie mieć tą chwilę na to, by się wyciszyć, tak? Ta medytacja to nie jest nic dziwnego, to jest bardziej sposób na to, aby się uspokoić, aby sobie głęboko pooddychać, aby też się dobrze skoncentrować, więc też bardzo zachęcam do tego. Bardzo zachęcam też do tego, abyśmy sobie robili przerwę. Bez względu na to, czy chcemy efektywnie pracować, czy chcemy się efektywnie uczyć, warto, kiedy zrobimy sobie przerwę, na przykład, nie wiem, pół godzinie, półtorej, jeśli ta przerwa jest zupełnie inna niż czas, który poświęcamy na tą pracę. Czyli na przykład jeśli siedzę sobie przed komputerem i czytam przez godzinę czy półtorej, to warto, kiedy mam 15 minut na przerwę, która jest zupełnie inna. Idę porozmawiać przez telefon, idę wynieść śmieci, wezmę sobie prysznic. Wiadomo, kto co może, tak? Jeśli jesteście w pracy, to niekoniecznie może macie taką możliwość. Ale warto, jeśli sobie, nie wiem, wstanę, trochę się rozciągnę, nie wiem, pożongluję, jeśli macie taką możliwość. I rzeczywiście mamy sobie te przerwy mniej więcej w takich stałych okresach czasu. To jest naprawdę bardzo dobry nawyk, który możecie sobie wdrożyć. Zasada numer 18. Wyjdź z roli ofiary. Ja czasami też tłumaczę, że bycie w roli ofiary to też jest jakaś forma egoizmu, bo zobacz, wiele osób, które są w roli ofiary, bodźcuje się na dopaminę, czyli jest im przyjemnie, kiedy ktoś przyjdzie i powie, no ty to jesteś Krysia biedna, faktycznie ty masz pecha z tymi facetami, przytulę cię, postawię ci sushi, zaproszę na kawę. I bywa tak, że niektórym ofiarom zaczyna być wygodnie w tym i na przykład jak ponoszą jakąś porażkę, to mówią, no ale to nie jest moja wina. Ja jestem ofiarą, bo mam głupiego męża, alkoholika. Ja bym zachęcał wyjście z roli ofiary jak najszybciej i wzięcie spraw w swoje ręce, tak zwaną wewnątrzsterowność. Dopiero wtedy możecie uzyskać szczęście, kiedy bierzecie życie w swoje ręce. Ja na przykład też mam taki przykład ze świata sportu, gdzie no, sportowiec z pierwszych stron gazet, bardzo znany, narzeka na presję. Ja mówię, no stary, no ale to chyba wybrałeś sobie zły zawód, no bo jeśli jesteś sportowcem, są kibice, jesteś w telewizji, jesteś w gazetach, no to mój drogi, presja będzie. To wyjdź z roli ofiary i zamiast się martwić tym, że jest presja, przyjmij, że to jest warunek twojego środowiska, a nie problem. To jest trochę tak, wiesz, jakby Asia, ktoś przyszedł do mnie i powiedział, Kuba, mam problem z grawitacją. Ja bym zapytał, ale jak to? No tak, bo chcę wstać, słuchaj, z fotela i mnie boli w plecach, no cholerna grawitacja. Albo na przykład tu szklanka mi się wyśliznęła i ona upadła. Szlak by trafił tą grawitację. Ja mówię, stary, grawitacja to nie jest twój problem. Grawitacja to są warunki. Problemem jest to, że nie wiem, pokłóciłeś się z dzieckiem, to jest problem. Problemem jest to, że nie czytasz, a oglądasz głupkowate kanały w telewizji, to jest problem. Ale grawitacja jest warunkiem, jest jakby częścią rzeczywistości. I teraz wracając do mojego sportowca, ja mu mówię tak, presja to nie jest problem. Presja to jest element twojej dyscypliny. No tak. Problemem jest to, jak ty sobie radzisz z tą presją. I tu możemy coś zrobić. Ale presja nie jest problemem. Presja jest po prostu częścią gry. Wizualizacja może być przydatna, ale nic nie jest tak dobre, jak rzeczywista praktyka. Chodzi o to, że dzięki wizualizacji można uzyskać więcej praktyki. Jest jeszcze jedno narzędzie, które moim zdaniem jest być może bardziej wartościowe, o którym się nie mówi tak wiele, a mianowicie stosowanie głębokiego odpoczynku, czyli 20-30 minutowych drzemek płytkiego snu po epizodzie uczenia się. Tak więc wykonano pewne badania i to co zrobili, to mieli dać ludziom rozwiązywać zadania na pamięć przestrzenną. Chodziło w tym mniej więcej o to, że wyświetlały się światełka na ścianie, a ty miałeś się zapamiętać i dostajesz do 20-30 różnych sekwencji świetlnych. Jest to naprawdę trudno oraz ciężkie.
Dodatkowo stworzyli bodziec, nie bodziec elektryczny, ale bodziec w postaci nagrody zachęty. Następnie wprowadza się ludzi w płytkie drzemki senne i następnie patrzysz na wydajność w następnych dniach. Okazuje się, że ludzie uczą się znacznie szybciej, jeśli implementuje się drzemki w ich dzień. Tak więc zasadniczo wyłączenie mózgu i przejście w rodzaj trybu kosmicznego, wiesz, nie przeglądanie Instagrama, ale po prostu pozwolenie umysłowi na błądzenie i dryfowanie lub wejście w sen, powoduje szybsze uczenie się, ponieważ jak już mówiliśmy, właśnie wtedy dochodzi do przebudowy synaptycznej. Jest to więc potężne narzędzie przyspieszające uczenie się. Wizualizacja może być pomocna, ale dla 60% osób, które mają trudności z utrzymaniem praktyki wizualizacji przez dłużej niż kilka minut, na przykład niektórzy mogą to robić przez kilka minut, a potem ich umysł odpływa. Tak więc prawdopodobnie lepszym narzędziem będzie głęboki odpoczynek bez snu. Jednak są osoby, które są bardzo dobre w wizualizacji i mogą zobaczyć każdy ruch, który muszą wykonać w trakcie wykonywania zadania, więc dla takich osób myślę, że jest to prawdopodobnie tak samo dobre jak ćwiczenia fizyczne lub zbliżone do nich, przynajmniej pod względem stymulowania plastyczności. Zasada numer 20. Umawiaj się na randki z samym sobą. Pierwszą osobą, która powiedziała mi, że powinienem umawiać się na randki sam ze sobą, był Fryderyk Karzełek na pierwszym, drugim roku studiów. Mówił on o takiej złotej godzinie dla siebie. Czasie, gdy na maksa 100% skupiam się tylko i wyłącznie na sobie, na moich myślach, zdaję sobie jakiś problem do rozwiązania. I wczoraj powiedziałem do mojej żony, potrzebuję pomyśleć. Kamila powiedziała, dobrze, jasne, idź. I dziś jest piątek, 13 by the way. I teraz zakończyłem właśnie moje 4 godziny samemu ze sobą, gdzie spaceruję portugalską plażą, zatrzymuję się w pięknych miejscach, bo właśnie takie miejsce dla mnie jest najbardziej wartościową przestrzenią do moich rozmyślań. I to jest taki czas dla mnie, dla Marcina Osmana, po to, aby pobyć samemu ze sobą, żeby zadać sobie jakiś problem, wyzwanie do rozwiązania i po prostu maszerować, szukając odpowiedzi na to pytanie. Nie zawsze to rozwiązanie następuje, pojawia się w momencie tego spaceru, ale jest to czas, gdzie nie ma komórki, nie ma internetu, nie ma innych ludzi, jestem tylko i wyłącznie ja. I w tym wideo, które dzisiaj będzie bardzo krótkie, chcę Was zachęcić do tego, żebyście zaplanowali sobie swój własny czas, swoją złotą godzinę, swoje złote 4 godziny, żeby po prostu pobyć samemu ze sobą. To nie są medytacje, a może trochę, ale to jest zdanie sobie przestrzeni na to, żebym mógł posłuchać siebie, zobaczyć, co chcę wymyślić, co chcę zrobić, dać przestrzeń, odsunąć cały hałas. I moją głowę teraz wypełnia szum morza, który też pewnie słyszycie. Moje usta wypełnia smak soli, który się przemieszcza w powietrzu. To są moje idealne warunki do tego, aby spędzić ze sobą swoje godziny, złote godziny, najważniejsze godziny, bo to właśnie podczas tego czasu następuje planowanie, wzrost, taka introspekcja, przemyślenie, kim chcę być, jaki chcę być, co chcę robić, jakie rozwiązanie wybrać, jaką strategię zaprojektować. Zasada numer 21. Odpuść negatywne nastawienie. Pozwólmy odejść swojemu skarżącemu się umysłowi. Wyrzućmy go. Bocz nas kiedyś gdzieś doprowadził. Patrzymy na ten umysł pełen narzekania i to właśnie doprowadza nas do szaleństwa i sprawia, że jesteśmy strasznymi we współżyciu ludźmi. Nie chcę być taki. Dosłownie wyrzućcie to. Łatwo to zrobić, tak po prostu. Jedynie odpuszczając negatywne nastawienie. Odpuszczając całe to głupie myślenie. Odpuszczając nie tylko negatywne myślenie, ale nawet część myślenia pozytywnego. Bo myślimy zbyt wiele i to nas powstrzymuje przed osiągnięciem spokoju w życiu. Kiedy tylko myślimy o życiu, nie możemy się nim cieszyć. Po prostu słuchamy komentarza. Czytamy książkę o życiu, mamy myśli i pomysły w głowie, ale wcale nie cieszymy się realnym życiem. Istnieje stare porównanie, stara historyjka medytacyjna. Lao Tzu codziennie wieczorem chodził na spacer, zabierając jednego ze swoich uczniów. Tylko jeden mógł pójść na spacer z wielkim mistrzem. Panowała w tym czasie złota zasada. Jeśli szedłeś na spacer z wielkim mistrzem taoizmu, musiałeś być cicho. Nie wolno było mówić nawet jednego słowa. Pewnego dnia ten młody człowiek poszedł na spacer ze swoim mistrzem. Dotarli do gór o zachodzie słońca i zobaczyli jeden z przepięknych zachodów słońca. Młody człowiek nie mógł się oprzeć i powiedział: wow, jaki piękny zachód słońca! I złamał regułę.
Lao Tzu odwrócił się i wrócił do klasztoru. I nigdy nie pozwolił, aby ten młody człowiek poszedł z nim znowu na spacer. Przyjaciel tego młodego człowieka prosił mistrza. To tylko jedno zdanie, daj mu spokój, daj mu trochę luzu. Co w tym milczeniu takiego wielkiego? I wtedy mistrz powiedział, to bardzo głębokie wyjaśnienie. Gdy młody człowiek powiedział, jaki piękny zachód słońca, to nie obserwował już zachodu słońca. On obserwował słowa. Nie obserwował zachodu słońca. Obserwował jedynie słowa. I to jest rzeczywiście bardzo głębokie. Za każdym razem, kiedy myślisz, jaki piękny zachód słońca, już go nie oglądasz. Oglądasz słowa. Wielu z nas obserwuje jedynie słowa. Całe nasze życie to jedynie słowa, czyli rozwód z prawdziwym życiem. Nie czujemy, nie widzimy, nie słyszymy, po prostu żyjemy tym, co myślimy, że słyszymy. Co myślimy, że widzimy, co myślimy, że wiemy. Wielką rzeczą jest, aby być w stanie wyrzucić całe to myślenie. Wtedy stajemy się spokojni w życiu. Nie musimy zresztą tego robić cały czas, tylko co jakiś czas nauczmy się to wyrzucać. Jak zmanifestować sukces oraz bogactwo w Twoim życiu? Dowiesz się tego z odcinka poniżej, także kliknij w niego, widzimy się tam. No i pamiętaj, że działanie jest najważniejsze.